Krzysztof Jackowski często podkreśla, że jego wyjątkowa popularność i zaufanie, którymi się cieszy, zbudowane są na wielu trafnych przepowiedniach i rozwiązanych sprawach. Teraz jednak okazuje się, że Jasnowic popełnił ostatnio kolosalny błąd, a meteorolodzy nie mają dla niego litości. Co medium zrobi w tej sytuacji? Krzysztof Jackowski przez wielu uważany jest za najzdolniejszego polskiego jasnowidza. Rzeczywiście swoimi trafnymi przepowiedniami wielokrotnie rozwiązywał tajemnicze sprawy, pomagał służbom mundurowym oraz wyjaśniał kontrowersyjne kwestie, które wzbudzały ogromne zainteresowanie Polaków. Teraz jednak cały jego nienaganny wizerunek legł w gruzach. Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Jackowski w jednej ze swoich ostatnich przepowiedni popełnił wstrząsający błąd, przez który meteorolodzy nie mają dla niego litości. Taka wpadka może odbić się na jego karierze oraz wiarygodności, a wielu zastanawia się, co teraz zrobi Jasnowic. Wstrząsająca przepowiednia polskiego jasnowidza. Wróżbita z Człuchowa przewiduje przyszłość już od ponad 20 lat, a w swojej karierze udało mu się rozwiązać dziesiątki tajemniczych spraw i setki razy trafnie określić sytuacje, które dopiero miały się wydarzyć. Niedawno Krzysztof Jackowski ostrzegał również Polaków, że w tym roku czeka nas zima, jakiej nie widzieliśmy już od wielu lat. Lub na drogach, gigantyczne mrozy oraz przerażająco brutalne nawałnice miały paraliżować polskie miasta. Polacy doświadczyć mieli mrozów, jakich nie pamiętają nawet najstarsi seniorzy, tymczasem okazuje się, że zima, która według medium miała zapisać się w historii wyjątkowo niskimi temperaturami, postanowiła zaskoczyć Polaków czymś zupełnie innym, rujnującym wizerunek jasnowidza. Krzysztof Jackowski popełnił kolosalny błąd. Meteorolodzy nie mają litości dla Jackowskiego i zapowiadają, że już w najbliższych dniach nastąpi gwałtowna poprawa pogody. Wiele obszarów naszego kraju w czasie tej zimy nie zmierzyło się ze specjalnie niskimi temperaturami i wszystko wskazuje na to, że już nie będą miały takiej okazji. Zgodnie z najnowszymi prognozami już w weekend nad nasz kraj napłyną ciepłe masy powietrza, a temperatura miejscami przekroczy nawet 10 stopni Celsjusza. Ma to związek z ciepłym frontem atmosferycznym, który bezwzględnie niszczy przepowiednie jasnowidza z Człuchowa. Ciekawe, co teraz zrobi Jackowski i jak będzie się tłumaczył z tak poważnej wpadki.